Chciałam podziękować wszystkim, którzy przygotowywali ten koncert, wspaniałym artystom, którzy tak pięknie zrobili moje piosenki, no i publiczności przede wszystkim. Publiczność z Panią śpiewała. Jak im poszło? Publiczność opolska jest naprawdę wyjątkowa i świetnie się bawili, chcieli się bawić i byli po prostu cudowni. Mam wrażenie, że ten koncert był takim pomnikiem Pani całej twórczości i jej różnych obliczy, od takiego czasami lekko kabaretowego do pięknych, pomnikowych piosenek, takich jak Polska Madonna. To chyba wzruszający koncert. No mnie to bardzo wzruszało, musiałam się szczypać, żeby się nie rozpłakać, bo tekst na przykład Polskiej Madonny mnie wzrusza niezmiennie i no i musiałam się opanowywać. Powtarzałam sobie: zima, zima. Bez emocji, nie możesz się rozpłakać. Ale mi się wydawało i oglądałem w telewizji, że chyba tam szkliste oczy pani miała w pewnym momencie, jak zaśpiewali szósty raz 100 lat. No, to parę razy mi się to zdarzyło powstrzymać, ale na szczęście zawsze sobie powtarzam, że publiczność ma płakać, a artysta ma wzruszać, a nie artysta ma płakać. Aczkolwiek mnie się zdarza, że mi tutaj gardło się zaciska. Obserwowałem Panią podczas prób i widziałem na przykład, że kiedy pojawił się Damian Ukedże i zaśpiewał Diabeł i Raj w takiej rockowej wersji, ewidentnie się Pani uśmiechała, że podobało się Pani takie świeże spojrzenie na swoją twórczość. To znaczy akurat to był mój aranż, także my gramy to z moim zespołem właśnie w tym aranżu, także dawno nie byliście na moim koncercie, ale zapraszam, bo tutaj będzie w Opolu wkrótce koncert na trasie Diva Tour, także zapraszam. Jeszcze raz w imieniu całej opolskiej publiczności, całego Opola i całej Polski chciałem Pani po prostu serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Wszystkich całuję mocno. Radio Opole.